Siemanka, witajcie. Dzisiaj zaczniemy nowy charakter w grze Dark Souls 2. Spróbuję grać jako magik tym razem. Nigdy nie grałem jako magik. W ogóle w żadnych grach nie gram prawie jako magik. Zawsze mieczami. No, na zmianę spróbuję coś nowego. W kółko tego samego nie będę robił. Laur rozmaicenia. Zobaczymy, jak będzie mi to szło. Okej. Filmiki wszystkie będę przyspieszał jak na razie, bo... Nazwiemy go po moim nyku. Okej, klasa. Okej, prawdziwym magiem będę. Bonfire Asetic. To jest nieważne, będziemy rzeczy nabrane mieli. Okej. Idziemy do przodu z tym koksem. Weźmiemy Human Effigy. Pójdziemy tego trolla, zabijemy. Dostaniemy parę punktów. Teraz chyba nie w tą stronę. A nie, w tą. Okej. Choć raz dobrze coś zapamiętałem. Okej, jego z odległości zabijemy, ponieważ jesteśmy magikiem, także nie ma co się tu ginać za bardzo. Chodź. Parę łatwych punktów zbierzemy. Ups. Super. Ten pierścień będzie nam nie za bardzo ważny, ale jako że nic innego nie mamy, to założymy go na razie. Nigdy nie sprawdzałem, czy w tej wodzie coś jest. No ale chyba nie. Okej, możemy iść do przodu. Odnowimy sobie czary. Właściwie to ja zmienię trochę to, przełożę tu. Będziemy mogli używać jedno i drugie na raz. Trochę bardziej ergonomiczne to będzie. Oczywiście ci przeciwnicy na początku są bardzo łatwi. Po cichu go. Co te dwa trole? Nam nie trzeba tam iść, tam tylko można zmienić seks swojego charaktera. Następny sztylet. Martwy jesteś, typie. Twój kolega też. Jak na razie myślę, że w tym bohaterze będę trzymać małe życie, a więcej będę statystyk pompować w magię, trochę wytrzymałość oczywiście. Siły mu chyba nic nie będziemy dodawać. Jest jeden miecz taki specjalny dla magików, który chcę użyć. A to on później w grze jest dopiero, także zobaczymy, czy będę musiał dodać troszkę siły, czy nie. Kamyczki jakieś mam? Nie. Okej. O. Przegapiłem rzecz. Dobrze, zauważyłem ją. Lepiej później niż wcale. Idziemy chyba w tą stronę teraz. Tak, w tą. Tą strefę ja przebiegnę, nie będę tu się bawił. Tutaj chyba nie ma nic za dużo, co my chcemy podnieść. Także nie będę czasu marnować na tym. Pójdziemy prosto do Medżuła. W Medżuła podniesiemy lornetkę i różdżkę nową. Bum, bum. I mamy. Okej. Tej różdżki nawet jeszcze nie mogę używać. Okej, nieważne. Are you or me? Bearer of Aulrum, take this. Go on, he who king. Bearer for you own. Seek the their soul once you have so that. Gadatliwa jest panienka. Bearer of seeks less. Ale okej. Pierwsze pójdziemy inteligencję do 20 i później faith do 20. Polepszymy sobie flaszkę. Zanim do flaszki ten, to inne rzeczy pozbieram po kolei. To zawsze przydatne jest. Dziękuję, koleś. Tutaj za domem Kowala chyba jeszcze coś jest do podniesienia. Tak, mamy. Ok. Dodamy sobie... I mamy dwie flaszki. Ok. Możemy iść do przodu. Las będzie tutaj, w tą stronę. Pójdziemy do tej prostszej strefy na razie. Magicy zawsze jak gram, to są bardzo silni w tej grze. Zobaczymy, czy będę w stanie tak samo zbudować, czy nie. Przepraszam. Ale zawsze, czy z nimi, czy przeciwko nim gram, zawsze dobrze tłuką. Okay, także mamy 6 kości. Jesteś martwy, typie. Teraz twoi koledzy. Okej. Wow. To było blisko. zapomniałem, że on tyle aż ruchów ma. Jakaś rzecz leży, podniesiemy, ogień zapalimy, znowu ich zabijemy i pójdziemy do przodu. Chodź tutaj. Ła, chudro. Nie wiem, jakim cudem mnie uderzył. Ja się toczyłem, ale... niestety. Staram się trochę przytrzymać magii na razie, bo... przyda mi się zaraz tam dalej. What? A moje adaptability jest małe, dlatego ja uderzany jestem nawet jak się toczę. Nie, 8 tylko, ok. A ile mogę mieć tych czarów na raz? 1. Ok, to też jest niedobrze. Sorry za krzyki, ale... że jesteś lepszy ode mnie, byłeś w błędzie. Tego gościa na później zostawimy. Tutaj, jak pamiętam, będzie 2 na raz, także będzie... Zaraz zamknę tylko drzwi, bo każdy się drze dzisiaj. Miecz mogę nałożyć, czy nie? Nie. Okej, będziemy grali bez miecza. Sztyletem możemy mordować, tak czy nie? Okej, teraz pytanie jest takie, tego rycerza. A wiecie co, spróbuję. Wow! To mnie życie mało nie kosztowało, nie ten przycisnąć snem. Okej, jesteś martwy? Nie. Okej, super. To było dobre. Szybko zabiłem go, dobrych punktów dostałem. Wow, zapomniałem o tobie, kolego. Nie wiem, czy słyszycie, żółw dostaje zgrzewkę teraz. Dlatego te krzyki. A to nie żółw, to drugi. Wow. Kolega na mnie może czekać. Trolle dwa czekały na mnie. Wow! Tutaj na górze będzie trochę ciężej teraz. No, teraz będzie łatwiej. Powiem wam, magik ma swoje zalety. Okej, mamy pierwszą tarczę. A na razie tarczy będę unikał. Okej, kupimy klucz dla Kowala tutaj i zaraz będziemy odcinek kończyć, już prawie pół godziny. Wrzaski w domu. Mamy klucz. Tą czapeczkę oczywiście założymy. to nie mamy nawet mocy, także nie będziemy się tym bawić. Pojedziemy z powrotem do Medżuła, otworzymy drzwi Kowala, podwyższymy poziom i zakończymy na tym dzisiejszy odcinek. Okej, zrobimy, żeby dwie magie mieć. Oczywiście na razie żadnego czaru innego nie mam, ale zaraz niedługo powinien być w stanie podnieść, także... A ja jestem gościem z kluczem. Tutaj łuk podniesiemy, który będzie nam niepotrzebny za bardzo. Okej, moi drodzy, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, życzę miłego dnia. Wasze komentarze jak zwykle są bardzo mile widziane i suby tak samo. Na razie. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli się podobał, zostawcie mi łapkę. Jeżeli się nie podobał, zostawcie mi łapkę w dół. Życzę wam miłego dnia. Dziękuję za subskrypcję. Na razie.